Czego tam szukasz? Telefonu. Gdzieś chyba zgubiłam. Zabrali przecież. Trzeba ich szybko znaleźć, inaczej mogą zepsuć nam reputację. To tutaj. Sprawdźmy, czy nadal są w środku. A niech to. Zamknięte. Nie ma ich. Będziemy za nimi ganiać po całym mieście? Nie. Spróbujemy wejść do środka. Pomijając, że po co, to i tak nie uda nam się wejść. Poczekaj tutaj. I po kłopocie. Z tyłu było uchylone okno. Choć rozejrzymy się. Nareszcie coś mnie pozytywnie zaskoczyło. Jak widać na załączonym obrazku, dom jest pusty. Czyli straciłyśmy czas. Pora się stąd wynosić. Zasadniczo, to nie. Coś znalazłam. Tak? Co takiego? Telefon prawdopodobnie Cecyla. Zadzwonimy do Scotta i zapytamy się, gdzie są. Halo? Cześć, gdzie jesteś, bo nie mogę cię znaleźć? Cecyl? No? Lol, tylko do łazienki cię puścić, jestem na kanapie. Zgubiłeś się czy co? Lol. A w jakim miejscu dom Park Bar? Lol, Cecyl, no w klubie nocnym coś ty na głowę upadł. A po co tam poszedłeś? Znaczy, poszliśmy przebrani za dziewczyny. Tak się złożyło, randkę mam, ale nie mogę pozbyć się tych ciuchów. Co jest, z kim rozmawiasz? Cicho, Cecyl, rozmawiam z tobą. Ale ja jestem tutaj. Proszę, zamknij ryja, kolego. Wiesz co, wpadłam chyba na ciekawy pomysł. Ja chyba też. Tylko skąd weźmiemy Glocka? Hymn. Widziałam ich z plecakiem. Może coś w nim znajdziemy. Sprawdzę w szafie. O, znalazłam. Sprawdźmy zawartość. No to teraz się zabawimy. Nie wiem, czy był to dobry pomysł umawiać się z tym typem. Jak dotąd go nigdzie nie widać. Jak co to wszystko będzie wasza wina? Zostaw chłopa, przerzuć się na dziewczynę. No chyba nie. Spokojnie, znam go, on zawsze przychodzi, chce zrobić po prostu wejście smoka. Nie czekaj na tego palanta, zobacz ile tu kwiatów do wyrwania. Jak możesz tak mówić? Poczekajcie chwilkę, przyjdzie na pewno. Przepraszam was na chwilkę. Muszę z was są do ubikacji. Cecyl, pomóż, co robić? Czekaj, zaraz coś wykombinuję. Zadzwoń teraz do niej, że coś cię zatrzymało i nie możesz przyjść. Przełóż spotkanie na jutro. Ty to dobre. Już dzwonię. Luna, i co z tym chłopem? Zadzwonił do mnie i powiedział, że nie może przyjść. Miał wypadek, to przełożyliśmy spotkanie. Miga się? To nieładnie. Daj sobie z nim spokój. Takie randki z nieznajomym to zły pomysł. Ale ja go trochę znam. Także nie jest do końca nieznajomy. Miałam okazję go poznać. No widzisz. Wie co dobre. Takie rady zatrzymaj dla siebie. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. Ałało. Oszty. Hej aniołku, gdzie ci tak do raju śpieszno, jak możesz go mieć ze mną? Luis, co ty wyprawiasz? To ja, Cecyl. Znasz moje imię, ohehecha, a czekaj, poznaję cię, ty jesteś tą koleżanką moich ziomków, no, dużo ci o mnie opowiadali, przyznaj się, lecisz na mnie, hehehaha, o nie, coś się dzieje z moimi nogami i głową. A ten co tu robi? Jak zwykle pojawia się znikąd i próbuje przeszkodzić nam za wszelką cenę. Zostawmy go tutaj, niech przemyśli swoje zachowanie. Dobra, Cecyl, spadamy, nic tu po nas. Hehehe, nigdy więcej piwa 2% o smaku bananowym. Poczekajcie tu na mnie, za chwilę wracam. Słuchaj, ta nas, my już wracamy do domu. W porządku. To my idziemy się ubrać? Poczekajcie tu na nas. Tylko uwaga, pod nogi na tego pijaka.
Ile one się już zbierają? Pół godziny? Coś za długo. Dokładnie. Może lepiej je pogonię. Poczekaj tutaj. Ja za chwilkę wracam. Tylko chociaż ty dotrzymaj słowa. Ej, ślicznotko, chcesz się do mnie przyłączyć? Ależ nie, nie. Bardzo dziękuję, o kurde bele. Siadaj, mała, nie utrudniaj. Słyszałem krzyk. Co się to się stanęło? Stało się cóż takiego? Zaraz nastąpi koniec wymiaru, ponieważ spotkałem siebie podróżującego w czasie. O czym wygadujesz? Nie mam pojęcia. Kurde bele, co, jak się wydostałaś z piwnicy i co tu robisz? Nic, lubię czasami spędzać czas wolny w klubie. Scott, to nie ty. To Emily przebrana za ciebie. Jakoś się wydostała z piwnicy i próbuje cię szantażować. Albo za chwilę to zrobi. A więc to tak? Myślisz, że ktoś się na to nabierze? Prócz ciebie, oczywiście. Już jedna osoba właśnie się nabiera. Spójrz tam. O cacylo, hehe, wyobraź sobie, że twoja koleżanka próbowała przekonać mnie, że ona to ty we własnej osobie. Co za paranoja. Ale jej nie uwierzyłeś, prawda? Hehehe. Louis, jak się upije, to pomyli własną matkę z odbiciem w lustrze. O, hej, Scott. Czyli jednak przyszedłeś się ze mną spotkać. Aha, czyli to z tobą mam randkę? Scott, idziemy, zostawiłeś mleko na gazie. Jesteś rozczarowany? O to chodzi? Nie, skądże. O, Cecil, siadaj. A już rozumiem. Odwołałeś spotkanie, ponieważ chciałeś spędzić ten wieczór z kumplem. To nie mój kumpel. Jesteśmy parą, hehe. A więc to tak, no, 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 kolegowi, nie tego się po was spodziewałem, gdybym wcześniej tylko wiedział o waszej orientacji, no, 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 Scotto, kto wie, co by było, hehe, no, dobra, nara. Ach, szkoda, nic tu po mnie. I wszystko zepsułyście. Moją cudowną randkę, którą mogłem mieć, moją reputację, tego wam nie daruję, musicie to jakoś odkręcić inaczej. Zastanawiam się, czy było to potrzebne, tak skalać ich renomę. Potrzebne czy niepotrzebne, nie zapomnę ich min do końca życia. Racja, nie zły ubaw. A tak swoją drogą, to w krótkich ci nawet lepiej. A właśnie co do pani Tokosti. Co z nią, jakiś przestępca, nie słyszałaś, ma wyrok w zawieszeniu. Dajmy sobie z nią spokój. Jak ją wsadzą, to mieszkanie będzie niczyje, te drugie też, nie będziemy miały umowy. Ach, a już rozumiem, zeznamy na niekorzyść Scotta i Cecyla i to oni poniosą konsekwencje. Dokładnie o to mi chodziło, tylko już ich w nic nie wrabiaj. Za kogo ty mnie uważasz, nie wiem. Przepraszam, chciałybyśmy zeznawać, gdzie mamy się udać. Nie powie wam, on to ma tylko stać i wyglądać. Musicie udać się za te drzwi. Dzień dobry, chciałybyśmy zeznawać w sprawie ograniczenia wolności. O tak, proszę sobie wygodnie usiąść. Gdzie? Nie widzę tu żadnych krzeseł. Mieliśmy cięcia budżetowe. No dobra, wszystkie fundusze przeznaczyliśmy na ten obraz, nawet ciut więcej. Tak to jest, jak się nie czyta i podpisuje. Dlatego musieliśmy sprzedać kilka rzeczy. Nawet nie mam tu zegara na ścianie, nie wiem, ile czasu spędzam w tym pomieszczeniu. Spójrz na rękę. Ach, dobra, jeden problem z głowy. Także słucham, co chcecie dopowiedzieć w tej sprawie. Macie niewinną osobę. Kto inny jest sprawcą? Pani Tokosti jest niewinna. A skąd to możecie wiedzieć? Byłyście tam, czy co? To nas trzymano w piwnicy. Ach, tak, tak. Także do rzeczy. Opowiadajcie. To Scott Griffin i Cecil Parker. Związali nas i próbowali zniszczyć nam reputację. Czekajcie, czekajcie. Nazwiska trudno mi zapamiętać. Muszę je zapisać. Hym, hym. Cóż, komputer też sprzedaliśmy. Chce pan kartkę? Tak biedni to my nie jesteśmy. Dobra, to teraz. Aha, zapisać nazwiska. Macie długopis?
kurwa chuju popierdolony nie mamy. A zatem w porządku. Charlie, przynieś długopis. Halo. Halo? Halo? Pan wie, że próbuje nacisnąć na stół? Wybaczcie, zamarzyłem się. Często wyobrażam sobie, że mam tu biuro niczym z filmów akcji. Przyciski, komputery, kamery i te sprawy. To wszystko jest w zwykłych biurach. I właśnie zdałem sobie sprawę, jak mocno w dupie jest moja jednostka. Cóż, zajmiemy się tymi osobnikami. Detektywie Jerry, jeden z naszych krwawi, trzeba mu pomóc. A ja nie mam takich kompetencji. Otwarte. Stój, bo strzelam. Znaczy, chciałem powiedzieć, jesteście aresztowani. Hue, hue, hue.